Jak można wspierać dziecko z wadą słuchu w przedszkolu? O taki film prosiliście, więc właśnie pojawi się teraz na kanale. Nazywam się Agnieszka Kapron, jestem surdologopedą, protetykiem słuchu. Głównie pracuję z dziećmi z wadami słuchu i z opóźnionym rozwojem mowy. Dziś opowiem Wam o tym, jak wspierać takie nasze dziecko z niedosłuchem w przedszkolu, w żłobku, gdy jeszcze nie poszło do szkoły, ale już w tej grupie się znajduje. Po pierwsze, jako terapeuta, jako nauczyciel, zapoznajmy się ze sprzętem, które nosi nasze dziecko. Jeżeli miga dioda na zielono, to znaczy, że działa, na czerwono nie działa, a jak dwa razy mignie, to znaczy, że się rozładowało i tak dalej. Oczywiście każdy sprzęt może mieć inne oznaczenia, także zapoznajmy się z konkretnym sprzętem. Chodzi o to, że właśnie te diodki, które nam migają lub nie migają, oznaczają pewne rzeczy, że na przykład bateria jest rozładowana i wtedy warto ją albo zmienić, albo jeżeli nie mamy takiego obowiązku, to zadzwonić do rodzica, poinformować, że aparat czy procesor nie działa. Być może jest w okolicy i po prostu przyjdzie, zmieni baterię, czy podmieni akumulatorek i nie będzie problemu, nie będzie trudności. Nie zostawiajmy tego, tylko dajmy informację rodzicowi. Oprócz tego, jeżeli nasz rodzic chce korzystać z systemów na przykład FM czy innych udogodnień, to także umożliwmy mu to i pokażmy, wykażmy taką chęć korzystania z tych różnych sprzętów po oczywiście wcześniejszym instruktażu. Oprócz tego, by wspierać nasze dziecko z wadą słuchu w przedszkolu, warto dać mu dłuższy czas na odpowiedź po zadanym pytaniu. Ale także, gdy uczymy się czegoś ważnego, na przykład pisania, czytania, ograniczmy hałas, zamknijmy okno, czy na przykład podklejmy podkładki pod krzesła, żeby było jak najciszej, jak najspokojniej. Warto też przygotować daną grupę, ale i całe przedszkole do tego, że takie dziecko z niedosłuchem się pojawi. Jak? Przeprowadzić zajęcia o niedosłuchu. I naprawdę dzieciom to wystarczy. Pokazać, o co chodzi z aparatem, o co chodzi z procesorem, jak to działa i dzieci zaakceptują to nasze dziecko, będą wiedziały po prostu, o co chodzi. Ale oprócz tego już, gdy dziecko jest w trakcie zajęć czy w grupie, to jako nauczyciel, terapeuta, mówiąc, nie chodźmy po klasie, po grupie. Mówiąc, nie stawajmy tak, by świeciło na nas słońce i nic nie było widać. Nie zasłaniajmy ust i nie mówmy głośniej, mówmy w normalnej głośności. Postarajmy się za to o dobrą wyrazistość samej mowy. Dodatkowo warto upewniać się, czy dziecko zrozumiało polecenie. Gdy pytamy o coś, przeformułujmy to polecenie, jeżeli dziecko nam nie odpowiada, być może nie dosłyszało, nie zrozumiało do końca polecenia, jeszcze raz w inny sposób dajmy możliwość uzyskania tej informacji naszemu dziecku. Oczywiście oprócz tego wszystkiego warto być w stałym kontakcie z terapeutami, ze specjalistami, byśmy wiedzieli, czy niedosłuch się pogłębia, czy czeka nas na przykład implantacja naszego dziecka, czy cokolwiek innego. Dowiedzmy się, z czym ma trudności, a w czym jest to nasze dziecko bardzo dobre. Nie można też zapomnieć o dbaniu o relacje z rówieśnikami. Nie wykluczajmy naszego dziecka z żadnych aktywności. Dziecko z niedosłuchem może bawić się w chowanego, czy w ganianego, czy cokolwiek innego, oczywiście z zachowaniem odpowiedniego rozsądku, aczkolwiek nie wykluczajmy naszego dziecka, chyba że wykluczają go inne trudności, choroby związane na przykład z układem krążenia. To jest zupełnie inna sprawa, ale niedosłuch nie wyklucza nas z żadnych aktywności. Ewentualnie musimy uważać, czy odpowiednio zabezpieczyć wcześniej sprzęt, na przykład idąc na basen, korzystać ze specjalnych akcesoriów do pływania. Starajmy się, by nasze dziecko z niedosłuchem funkcjonowało w przedszkolu tak jak inni rówieśnicy. Jako nauczyciel, jako terapeuta bardzo dużo możemy zrobić małymi rzeczami. Naprawdę nie trzeba wiele, by wspomagać nasze dziecko z niedosłuchem, właśnie na przykład korzystając z tych wskazówek. Kolejny film w niedzielę o 9:00, w następną niedzielę, a Wy koniecznie subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby przychodziły do Was powiadomienia, gdy dodam kolejny materiał wideo.